Cześć, z tej strony Dawid z kanału Krótkie Co Nieco. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci 10 ciekawostek dotyczących najpopularniejszej atrakcji turystycznej Francji, czyli wieży Eiffla. Na początku warto powiedzieć, że wieża Eiffla miała być rozebrana po 20 latach od ukończenia budowy w 1889 roku. Gustav Eiffel nie mógł jednak pogodzić się z tą myślą. By uchronić wieżę przed rozbiórką, zdecydował się na założenie na niej laboratorium meteorologicznego. Pozytywnie przeprowadzone próby z telegrafem bezprzewodowym znajdującym się na szczycie wieży przyniósł oczekiwany skutek. W późniejszym czasie zaczęto testować transmisję telewizyjną, a podczas I wojny światowej obiekt zapewniał łączność Paryża z posterunkami francuskimi mieszczącymi się na granicy z Niemcami. Podczas II wojny światowej, kiedy Hitler odwiedził Paryż, Francuzi przecięli kable w windzie w wieży Eiffla. Miało to utrudnić Hitlerowi wspinanie się na szczyt wieży. Zamiast windy musiał użyć schodów. Co ciekawe, nie spełnił swojego marzenia, ponieważ odechciało mu się wchodzenia. By wejść na najwyższe piętro wieży Eiffla, trzeba pokonać 1665 schodów. W okresie okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej wieża została zamknięta dla zwiedzających. Niemieccy żołnierze wdrapali się na jej szczyt, by zawiesić flagę ze swastyką, jednak wiatr zerwał ją po zaledwie kilku godzinach. W 1944 roku na wieść o zbliżających się do miasta wojskach alianckich Hitler rozkazał zburzyć wieżę wraz z całym miastem, jednak jego rozkaz został zignorowany. W swojej historii wieża była także największym billboardem na świecie. W okresie między 1925 rokiem a 1936 zainstalowano na trzech stronach ponad 4 miliony kolorowych żarówek, które tworzyły pionowy napis francuskiej firmy Citroën. Reklama była widoczna z odległości ponad 30 km. W 1912 roku wynalazca Franz Reichelt postanowił dokonać testów swojego płaszcza do swobodnego opadania. Miał on działać podobnie co spadochron podczas skoków. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych zezwoleń pojawił się pod wieżą w pełnym umundurowaniu w niedzielę 4 lutego. Chwilę później znalazł się na pierwszym poziomie wieży Eiffla, około 57 metrów nad ziemią i po prostu skoczył. Na jego nieszczęście wynalazek nie zadziałał. Eksperyment przyciągnął tłumy gapiów i dziennikarzy, którzy początkowo myśleli, że Austriak będzie testował swój wynalazek za pomocą manekina. Niestety nie był to manekin. Ciekawostką jest również fakt, że w 1923 roku znalazł się śmiałek, który postanowił zjechać ze szczytu wieży na rowerze. W 125. rocznicę powstania brytyjskie Wyspy Dziewicze specjalnie na tę okazję wydały jednodolarową monetę w kształcie wieży Eiffla. Kojarzycie te robiące piorunujące wrażenie zdjęcia wieży Eiffla wykonane nocą? Ciekawostką jest, że osoby, które te zdjęcia wykonują, łamią prawo. Taką informację można znaleźć na stronie stowarzyszenia opiekującego się wieżą Eiffla. Widnieje tam informacja, że zdjęcia panoramy miasta z wieży oraz zdjęcia zrobione za dnia są w pełni legalne i nieobjęte prawami autorskimi, jednak robienie zdjęć paryskiemu zabytkowi nocą nie jest do końca legalne. Wszystko przez zapis z 1985 roku. Zamontowane wówczas oświetlenie wieży Eiffla objęte jest prawami autorskimi autora instalacji. Światła na wieży rozbłyskują co godzinę od zmierzchu do świtu przez 5 minut. Przed zrobieniem zdjęcia i upublicznieniem go należałoby zdobyć specjalne zezwolenie. Przepis jest jednak chyba martwy, bo dotychczas nikt nie został pozwany. Wieża Eiffla składa się z ponad 18 tysięcy elementów, połączonych ze sobą ponad 2,5 miliona nitów i waży około 10 500 ton. Od czasu otwarcia budowli do dziś wieżę odwiedziło ponad 167 milionów ludzi, a corocznie budowla przyciąga 3 miliony turystów. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!